Bardzo zmalała aktywność subalskich radnych w ciągu ostatnich miesięcy. Dokonaliśmy analizy ilości zapytań i interpelacji składanych przez członków Rady Miejskiej w bieżącej kadencji. Rozpoczęła się ona pod koniec listopada 2018 roku. Od jej początku do końca 2018 roku do prezydenta miasta Suwałk wpłynęła jedna interpelacja, ale i czas był krótki, zaledwie kilka tygodni. Kolejny rok, 2019, obfitował już w wystąpienia radnych do prezydenta. Na jego biurko trafiło łącznie 87 interpelacji i zapytań od radnych. Średnio w każdym miesiącu 2019 roku radni pytali lub interpelowali siedmiokrotnie, nawet w wakacje. W lipcu i sierpniu 2019 roku zwrócili się do prezydenta 6 razy. Rok 2020 dla wszystkich naznaczony pandemią był wyjątkowo aktywny czasem dla rajców. Z ich rąk na biurko prezydenta dotarło 95 wystąpień. Wyjątkową aktywnością wykazali się radni w wakacje 2020 roku, kierując do włodarza miasta aż 17 spraw ważnych dla miasta i jego społeczności. Do końca pierwszego półrocza 2021 roku radni utrzymywali wysokie tempo wystąpień. Średnio w każdym miesiącu pisali do prezydenta 9-krotnie. Ostatnim wystąpieniem radnego, jakie trafiło na biurko Czesława Renkiewicza, jest interpelacja Wojciecha Pająka z dnia 1 lipca. Od tej daty, czyli od 76 dni w interpelacjach i zapytaniach, trwa, mówiąc językiem żeglarzy, kompletna flauta, czyli cisza na morzu. Przyczyny tego mogą być dwie. Albo skończyły się ważne sprawy w mieście, albo radni już trzeci miesiąc są na wakacjach.